Kebab jest ogólnie bardzo teraz popularny, tak? Parę lat się tym zajmuję i wiem, ogólnie w tej chwili jakość tego kebaba znacznie spadła, wszyscy robią to na ilość. Ja chcę robić to na jakość. Dlaczego taka inicjatywa? Jeżeli na przykład Turek może w Polsce otworzyć kebaba i można zjeść Turka, dlaczego nie można u Polaka? Mój szyld na przykład wywołał dużo kontrowersji, dlatego że od razu szukano jakiegoś rasizmu, to w ogóle nie chodzi o żaden rasizm. Ja po prostu nie wstydzę się, że jestem Polakiem. Miałem wielu klientów Arabów wcześniej, kiedy miałem kebaba, wcale mi nie przeszkadzało, że jedli u mnie. Po przeciwnie, nawet byłem zadowolony, bo jeżeli jedli u mnie, to znaczy, że nie jestem taki zły, tak? Jeżeli to jest ich potrawa. Mi zależy na tym, żeby Polacy przychodzili, również wspierali polski przemysł, polską produkcję, polską żywność i na tym mi tylko zależy. Chciałbym, żeby za ileś tam lat nie było tak, że wszyscy chodzą do hipermarketu, bo już polskiego żadnego biznesu nie ma, bo wszystko padło. Po przeciwnie, żeby się jakoś gromadzili, żeby jakoś to budowali. Mi chodzi o to, żeby Polak był postrzegany pozytywnie. I stąd też mój pomysł. Mam wielu klientów, którzy na przykład nie pójdą do obcokrajowca, chcą zjeść sobie u Polaka, chcą zjeść u białego. Ja nie jestem rasistą, ale wychodzę z założenia, że też trzeba wyjść naprzeciw takim ludziom, bo jest to jakieś tam grono odbiorców. Najważniejsze jest to, że klienci jest zainteresowanie, klienci wracają. Bo podstawa w biznesie takim jak gastronomia polega na tym, żeby klient wracał. Jeżeli klient będzie wracał, no to na wiosnę postawię tu coś większego i będzie miał więcej miejsca, będziemy mogli robić więcej tych kebabów.